Hello, dzisiaj w takiej prawilnej odsłonie dopiero wróciłam z mojej wycieczki rowerowej na ponad 20 km. I to nie elektrycznym, nie, nie, bo teraz wszyscy się wycwanili i kilku takich mnie nawet na trasie minęło, że ja tam pod górkę cisnę ledwo co, a oni wiecie, już ich nie było. No ale wiecie, zdrowiej, jak jest bez silnika elektrycznego, siłą mięśni. Ale nie przedłużając, dzisiaj poruszę kwestię, czy dobrze być sprzątaczką Norwegii, czy da się z tego utrzymać i czy polecam ogólnie ze swoich doświadczeń, bo sprzątam w Norwegii już 5 lat. 5 lat? No, na pewno 5. I nie narzekam. Nawet przygotowałam sobie dzisiaj tak notatki. I tak, dla przykładu. Najniższa stawka godzinowa w Norwegii za sprzątanie to jest 204 korony na godzinę, przy czym w branży budowlanej jest to 207 koron na godzinę, jako najniższa z najniższych, taka typowa podstawa. I sami widzicie, że to są tylko 3 korony różnicy, więc sprzątania, branża budowlana. No, ale chodzi o to, że po prostu w Norwegii branże takie typowo fizyczne są bardziej, więcej mają na godzinę, są bardziej płatne niż takie, wiecie, w sklepie czy coś. Chociaż wiadomo, w sklepie też trzeba się nadźwigać, bo i towar rozkładać i tamto, i użera się z tymi klientami. Nie, ja wolę sprzątanie. Chociaż nie pracowałam w sklepie, więc ciężko powiedzieć, chociaż, ale no nie, nie, to nie dla mnie. Użera się z tymi klientami, coś będą chcieli od ciebie, nie będziesz pewna, o co chodzi, już stres, tu kolejka. No thanks. No i taki. Czyli tak, różnica jest 3 koron. Lecimy dalej. Tu chciałam jeszcze poruszyć kwestię, że wraz z doświadczeniem masz płatne więcej na godzinę, no bo już jesteś doświadczonym pracownikiem, wiesz o co chodzi i tak dalej, czyli taka premia uznaniowa z przepracowanych lat. I to jest około 8 koron, więc 204, po kilku latach 8 koron więcej, to już jest 211, 12 koron, tam z kawałkami to wszystko jest. A jeszcze jak zrobicie fagbref, to już jest hajs. Wtedy to jest 13 albo 13,50 na godzinę więcej. Wpisałam 13, ale widziałam na necie, że jest 13,50 też, więc nie doczytałam, od czego to zależy. Musi napić herbatki. No, przy takiej stawce, dajmy nawet tą podstawową 204 na godzinę, no to myślę, że za 165 godzin jest chyba w podstawie, tak jak 7,5 się pracuje dziennie, czy coś koło tego. No, na pewno wyciągniecie, nie, 25 tysięcy na rękę koron. Może nie są to jakieś kokosy, chociaż po inflacji, wiadomo, cena mieszkań, wszystko wzrosło, jedzenie jest droższe. No to i tak jest git w porównaniu do właśnie pracy w sklepie, pracy jako opiekun dzieci w przedszkolu na przykład. Chcę poruszyć też w tym filmie bardziej właśnie kwestie bycia sprzątaczką, sprzątaczem w Norwegii, kwestie fagbrewu. I właśnie jeśli chodzi o ten fagbrew, to na szczęście udało mi się go zdać. I myślę, że jeśli umiecie jako tako nawet mówić po norwesku, to warto się zapisać najpierw na teorię, potem na egzamin praktyczny, bo to razem daje nam fagbrev, czyli taki egzamin po prostu zawodowy. I wtedy macie te 13 koron więcej plus przepracowane lata, bo fagbrev możesz zdawać, jak masz już albo 5 lat w zawodzie, albo odpowiednik tych 5 lat w godzinach. Czyli 7,5 przez 5 lat, bla, bla, bla. Okej, okay. A więc tak. O, jeszcze ważna informacja, że teoria może być robiona, jeśli nie macie nawet tych 5 lat. Ja tak miałam, że po chyba 2 albo 3 latach pracy poszłam do szefa i mówię, a co podwyżkę? No, bo mi się należy, bo ja dobrze pracuję, bla, bla, bla. Nie ma skargi, jest jakaś tam ściema. A on powiedział mi, Paulina, jak ty chcesz podwyżkę, to zdaj fagbrew. Mówię, o ty. No to zdam ten fagbrew. Zapisałam się od razu. Jezu, jak mi się głos aż tak, nie wiem, pić mi się chce, bo chyba po tej przejażdżce. Zapisałam się na ten fagbrew. No, trzeba zapłacić 1000. Zaraz powiem, mam przygotowane 1066 koron. Drugie podejście kosztuje już 2138, dlatego polecam zdać za pierwszym razem. Nie wiem, jak jest w innych firmach, ale w mojej akurat oddawali te pieniądze po zapisaniu. Zapisałaś się, to dają ci te 1000 koron i po prostu zdaję egzamin. Jeszcze tu dodam, że jak nie zdacie, to po pół roku dopiero możecie drugi raz próbować zdawać.
Zapisałam się na FactBrief. Tam wchodzicie na tą stronę, zaraz wam tu podlinkuję. Wybieracie, w jakiej komunie mieszkacie, czy to jest Viken, czy to jest Oslo, czy jeszcze inne gdzieś tam na północy, południe. I po prostu czekacie i tyle. Później przychodzi wam data egzaminu. I jak już jest ta data, to po prostu siedzicie jak na maturze. Różne zawody tam są. Dostajecie kartkę z zadaniami i tyle. Pamiętam, że ja jak dostałam tą kartkę, to zamiast najpierw, wiecie, przekartkować, sprawdzać, czy wszystko się zgadza, to od razu już tam zaczęłam, wiecie, chciałam pytania i tak dalej już rozwiązywać. I ja mówię, kurde, coś tu mi nie pasuje. Bo tak, pierwsze strony były w Ninoszk, a drugie były w Bukmul. To niektóre słowa się trochę różnią. Mówię, kurde, co to znaczy? Jakieś tam kurle i tak dalej. Ale coś mi tam świtało w głowie, że kiedyś widziałam coś takiego, coś kojarzyłam, że to jest właśnie inna odmiana, ale mówię, no sprawdź w słowniku, bo pisząc FactBrief możecie mieć słownik ze sobą, książki i tak dalej. Jedyne, co nie możecie mieć, to dostęp do internetu. Tak samo możecie pisać egzamin na komputerze, ja wolę na kartce, bo jednak na kartce to jest na kartce. A czasem też niektórzy mieli problemy, właśnie jak na laptopie pisali, że coś się usunęło, coś się nie chciało wysłać, bla bla bla. Po co takie problemy, jak można pisać na kartce, dajesz na raz. I zaczęłam ze słówko po słówku najpierw spisywać te pytania na polski. Macie 5 godzin na ten egzamin, więc myślę, że na luzie. I właśnie jak wspominałam, że warto podejść do FactBriefu, nawet jak słabo mówicie po norwesku, no ze względu na to, że macie ten słownik, możecie mieć książki ze sobą. Ja miałam ze sobą akurat pożyczoną książkę Altom Renhold, to znaczy, że wszystko o sprzątaniu. I przed egzaminem oczywiście przewertowałam wszystkie te strony, karteczki ponalepiałam tu, o tym. Wolałam sobie w domu, wiecie, poprzyklejać słowa klucz, to tamto, o czym jest na tej stronie. I powiem wam, że to było bez sensu. Nie polecam tego robić, miałam tyle tych kartek, że i tak się potem tam gubiłam w tym wszystkim. A co do czego, to jak miałam pytanie, szukałam w nich słowa klucz. Szukałam na samym końcu książki i tam macie zawsze słowa takie kluczowe. Nie wiem, czy to jest historia słów, czy jak się nazywa. Taka legenda? Nie wiem. No ale wiecie, o co chodzi, że tam jest przypis, nie wiem, kluty, szmatki, 206, strona 113, bla bla bla. I sobie, wiecie, wracacie na tą stronę i patrzycie, co o tych kluter tam piszą. Według mnie ciężko teorii jest nie zdać, ale znam osoby, które nie zdały, to albo trafiły na przykład pytanie jakieś trudne, które akurat w książce nie było zawarte i wiecie, no i jak pech to pech, albo właśnie nie pomyślały, żeby właśnie w ten sposób szukać słowem klucz, bo ja nie chwaląc się, dostałam 3 z FactBriefu. Ocena się oczywiście nie liczy, tu chodzi tylko o to, że macie zdane, też bardziej dla was samych chyba, że zdaliście na 3. Więc jak zdacie na 2, to też z GITES i potem możecie zapisać na FactBrief już mając właśnie wynik. Czyli ten egzamin taki już zawodowy, praktyczny, który ledwo zdałam chyba na ładne oczy, bo miałam zrobić, kurczę, podłogę z woskiem, jak ja nigdy podłóg. Ja tylko mopuję, nie robię podłóg w wosku na podłogę. Ale się udało. I teraz jestem profesjonalną sprzątarą z papierami. I mam 13 koron na godzinę więcej. Warto było. Pomocne jest, jeśli chcecie zmienić pracę. Ma dużo osób, które mają jednak ten FactBrief. Zazwyczaj jak właśnie przyjeżdżają ludzie z zagranicy, żeby pracować na sprzątaniu, to albo angielski już mówią, że im wystarczy, albo norweski jako tako, albo w ogóle tylko polski, czy tam hiszpański, czy inne języki, jakie tu są. I tyle. A jednak mimo wszystko, skoro wiecie, że będziecie kilka lat pracować na przykład w tym fachu, albo chcecie siedzieć dłużej w Norwegii, no to warto się tego norweskiego jednak uczyć. Nawet jeśli angielski jest wystarczający. No, życie jest łatwiejsze, no, jak coś rozumiesz, co się wokół ciebie dzieje. Ja byłam na kursie A1, 36 godzin i to było 5 lat temu, a 2 lata później poszłam właśnie na ten egzamin teoretyczny i nic więcej norweskiego nie byłam nauczona. I to wystarczyło, żeby zdać ten egzamin. Oczywiście jak zdawałam praktyczny, to już było jeszcze 2 lata po tym. Już przez 2 lata pracowałam na hospicjum. Oczywiście jako sprzątaczka. No to jednak ten kontakt z Norwegami, to wiadomo, że ten norweski jest trochę lepszy. No jak znacie takie podstawy typowe, tworzyć zdanie i kilka takich słówek ze swojego fachu, no bo wiadomo, że to też mimowolnie jakoś wam w głowę te słowa wchodzą. Nie wiem, no na klutry, szmatki, midlerzy, to są jakieś środki, to są na budowie. No na pewno też wiecie, że skruer to są wkręty i tak dalej, i tak dalej.
No bo po prostu takie rzeczy się wie, bo one jednak z życia codziennego same do tej głowy wchodzą. Też jak zdajecie te egzaminy, no to wiadomo, że oni wiedzą, że jesteście z zagranicy, nie musicie pisać no w 100% poprawnie, no bo nie jesteście Norwegami, więc wiadomo, że możecie robić błędy. Jeśli z kontekstu domyślisz się, co autor miał na myśli i jest okej, to jest okej. Tak samo jest na praktycznym egzaminie. Wiadomo, jakiś tam większy stresik, bo to nie jest tylko na kartce, że sobie piszesz, tylko jednak musisz wypowiadać się przed tymi ludźmi z tej komisji i przy nich też robić robotę, to też jakiś stres tam jest. Czyli tak, egzamin teoretyczny piszemy na kartce, mamy słowniki, książki, to tamto, około 5 godzin, kilka pytań. Musicie napisać, w jaki sposób byście to zrobili, przedstawić swoją pracę, bla, bla, bla. No i potem dajecie te kartki. Jak idziecie na egzamin praktyczny, to już sprawa wygląda trochę inaczej, bo egzamin praktyczny trwa 3 dni. W pierwszym dniu losujecie kartki i na tych kartkach każdy z Was, ja akurat byłam w jednej grupie, która miała 5 osób, byliśmy w jednym pomieszczeniu i każdy właśnie losował kartkę. Ja miałam chyba 3 zadania. Jezu, jak mi w tym gap, to jest strasznie sorry. Mówicie, ja jestem nieprzyzwyczajona do gadania, bo jak myję na mopie, to nie muszę za dużo gadać. Chociaż powiem Wam, że jednak muszę dużo, bo te dziadki na hospicjum, to one tylko czekają, aż ja tam przyjdę, żeby mogli z kimś porozmawiać. A ja oczywiście, tak, hej, tu, jak tam się czujesz, a to, a co się w weekend działo, nowe kwiaty. I jakieś tam bajery, takie zamy bajerantka. No to tak, właśnie grupa 5-osobowa, każdy wysłał kartki, ja miałam Huwe, Trenholz i garderobę, czyli gruntowne sprzątanie w garderobie, jakbym to zrobiła. Następne pytanie miałam odkażanie. Wrzucili mi tam keczup, powiedzieli, to jest plama krwi, jak ty to posprzątasz? Akurat wiecie, było po pandemii, no to właśnie te zakaźne tematy bardzo często się na fakbrawach pojawiały. Ja też w hospicjum robię, no to co chwilę mieliśmy zakażonych, więc no wiem, z czym to się je, tak powiedzmy. A trzecie zadanie miałam właśnie konserwację podłogi, żeby co ja bym zrobiła z tą podłogą, która jest w tamtej garderobie. Czy całą bym wymieniła, czy co. I tam wyszło, że muszę po prostu zedrzeć wierzchnią warstwę tego włosku, który tam był i nałożyć kolejną. I tak, o mygę. Wiecie, jak się czymś takim nie zajmujecie, tylko mopujecie, a to nagle macie zrobić wosk na podłodze, no to jest jednak trochę co innego. Ale plusem w egzaminie praktycznym jest to, że macie 3 dni, czyli tak, pierwszego dnia siedzicie, piszecie na kartkach, co byście zrobili, czego byście użyli, a więc załóżmy, tak, podpunkt. Czego użyję? Klutyr, briller, handskier, no i wszystkie jakieś takie rzeczy, które będą Wam potrzebne do tego sprzątania. Potem robicie opis, załóżmy, to sprzątanie gruntowne garderoby. Oho, i właśnie teraz mi przypomniało. Pamiętam, nie napisałam o właśnie okularach, o których przed chwilą wspomniałam, że briller. Bo babka mówiła, a co jeśli będziesz myła sufit i ci troszeczkę farby wpadnie do oka? Czyli HMS, pamiętajcie, Helse, Miljö i Sikkerhet, czyli zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo. Okulary, kask na przykład, rękawiczki oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. Jak będziecie chcieli, to w osobnym filmie mogę Wam napisać co i jak po kolei, jak właśnie odpowiedzieć na takie pytania. Trzecie właśnie była ta podłoga, ja musiałam zrobić tą podłogę, no to dzwoniłam wcześniej do szefa, tam dopytywałam się to tamto, co do czego wyszło, że nie do końca mi powiedział tak, jak powinno być. Więc już kolejny stres i oni mówią na drugi dzień do mnie, bo na drugi dzień przychodzicie i robicie ten plan, który opisywaliście w pierwszy dzień. No i on, Paulina, no jak zrobisz to? Krok po kroku, powiedz nam. No ja im mówię, oni tak tylko patrzą na mnie i tak na siebie spojrzeli. Mówię, jeszcze raz, a czemu? A coś tam już mówię, ja pierdolczę, już coś jest nie tak. No, ale jakoś tam, później się dopytam takiej innej dziewczyny jeszcze, coś tam. Oni też mnie tak trochę naprowadzili. To nie jest tak, że oni na siłę chcą cię oblać. To myślę, że to nie jest właśnie Polska, bo w Polsce to tak się bardziej kojarzy, że pół te ci zabraknie, nie. To raczej cię będą podciągać do góry, coś ci podpowiedzą, już jak będziesz na nich miłym, to tam, no wiadomo, że nastawienie robi swoje. No to są bardziej skłonni jednak cię tam naprowadzić. No i chyba dzięki temu tylko zdałam, że właśnie jest taka dosyć kontaktowa. I tam nie dyskutuję. No, ja lubię dyskutować, ale wiedziałam, że wtedy to za bardzo dyskutować nie można. No ja jestem taka trochę dyskutantka. Jezu, uczulaj na słońcu, stałam na tym rowerze. Podsumowując,
Czy warto być sprzątaczką w Norwegii? Tak, jak najbardziej. Nawet jeśli znam teraz norweski na takim poziomie, no wydaje mi się, że w takim wystarczającym, masz kontakt, gdzie musisz rozmawiać, to ja bym nie chciała. Mi pasuje, kurczę, na tym mopie. I może to jest mało ambitne, ale święty spokój mam. I ke stres. Bez stresu. Jakoś tam przeciągnąć kilka lat do tej emerytury. I przede wszystkim jedynie trzeba pamiętać o odpowiedniej postawie i tak dalej, no bo jednak mopujesz, będziesz się schylał, no to kręgosłup ci siadnie moment. Wiadomo też, że po kilkunastu latach na przykład na mopie, no to na pewno odczujesz nadgarstki, ręce, plecy. Ale ja na razie cisnę, jest git. Więc oby tak było dalej. I tyle. Więc polecam. Idźcie na fachbrew. Róbcie teorię, potem praktykę, to jest dla Was też no, przydatne na pewno. I nie ma co się zastanawiać, nie bójcie się, że nie dacie sobie rady, właśnie jeśli chodzi o norweski, bo macie słownik przed sobą. Jak znacie jakieś podstawy tego języka, jakieś proste zdania, no to napiszecie ten egzamin prostymi słowami, nie musicie wymyślać nie wiadomo jak i utrudniać sobie. Kiedyś byłam na takim egzaminie językowym, tylko to nie był jakiś państwowy, tylko po prostu tak mniej więcej sprawdzić, na jakimś poziomie jesteś. I była tam dziewczyna, która wiesz, przygotowała sobie jakby do pisania rozprawki, że moim pierwszym argumentem jakieś takie ten. No i ona dostała niższą ocenę niż ja, która pisała, w sensie, że ja pisałam tak no prostymi zdaniami. Top, 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 kropka. Nic takiego nadzwyczajnego, pospolite zdania, proste, jeden czasownik w zdaniu i tyle. Tak więc. Trochę uwierzyć w siebie, iść na egzamin, nie uda się, to trudno, a jak się uda, to nawet myślę, że z połówką tego fachbrewu już coś tam możecie u szefa czy u szefowej jakąś podwyżkę wyciągnąć. No, trzeba próbować, jak nie będzie próbować, no to nie wyciągniecie żadnej podwyżki i będzie robić za tą najniższą, a wiadomo, że fajnie zawsze dostać trochę więcej, jeśli jest taka możliwość, tak więc trzymam kciuki, róbcie egzamin i jeśli macie jakieś pytanie, jeśli chcecie właśnie filmy odnośnie tego, no, jakieś przykładowe zadanie na fachbrief, jak napisałam właśnie o tych podłogach, czy coś tam, no to po prostu piszcie w komentarzach, jak będą chętni, to nie ma problemu, mogę nagrać taki film. Może się komuś przyda. Ja pamiętam, szukałam przed fachbriefem filmów na ten temat i praktycznie nic nie znalazłam. Jedyne, co znalazłam, to taki film, co potem się okazało, że wcale nie jest tak, jak tam pokazują, więc piszcie. I do następnego filmu.